na zegarze 2 minuty po 18. W warszawskim studiu gotowi już Marcin Zaborski, jego gości, witamy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ponad 800 przypadków odry od początku roku, to jest 15 razy więcej niż rok temu o tej samej porze. Czas bić na alarm? To jest, można interpretować to zjawisko dwojako. Z jednej strony mamy znacznie więcej przypadków odry, tylko jeżeli analizujemy te zjawiska, to wszystkie te przypadki są tak zwaną odrą przywleczoną. Co to oznacza? Oznacza to, że to są osoby, które po prostu nie były szczepione albo chore i wjechały na teren Rzeczypospolitej. To skąd do nas przyjeżdża odra? No z różnych stron. Ja nie chciałbym teraz wchodzić w jakby stygmatyzację pewnych grup narodowych, które nie mają odporności, ale faktycznie niektóre kraje nie mają tej odporności. No wiemy, że za naszą wschodnią granicą odra zbiera częściowo swoje żniwo. Tak. Na Ukrainie na przykład. Na pewno tam jest dużo osób, które mogą chorować na ospę, na odrę, przepraszam. I te osoby wjeżdżając do Polski na pewno, jeżeli są, ale mamy przecież kraje, gdzie, czy Włochy, czy gdzie też jest dużo przypadków odry i wiemy, że te osoby również, no w końcu transport w tej chwili lotniczy jest tak doskonały, że widać, że rozprzestrzenianie się epidemii na przykład jest dokładnie zgodne z liniami lotniczymi, ale nie ale ma epidemii. Ale był pomysł, żeby obcokrajowcy mieli obowiązek szczepienia się przeciwko odrze i nic z tego nie wyszło. Panie redaktorze, ten pomysł jest bardzo ciekawy jako intelektualna koncepcja, ale praktycznie niewykonalny ale technicznie. Ale były prace w Ministerstwie Zdrowia nad takim pomysłem. Tak, i technicznie jest on praktycznie niewykonalny, bo zawsze można przedstawić zaświadczenie, że jest się szczepionym i wtedy no, nie można drugi raz szczepić. A pytanie, czy takie zaświadczenie jest ważne, czy ono jest prawdziwe, no to trudno tutaj zweryfikować pewne dane. Czyli ministerstwo porzuciło taki pomysł, żeby pracodawca przyjmując cudzoziemca do pracy u siebie sprawdzał, czy ten cudzoziemiec jest zaszczepiony przeciwko... To nie było skuteczne działanie. Natomiast z drugiej strony powiedziałem, że można to zjawisko interpretować dwojako. Jeżeli popatrzymy na taką dużą ilość tych ognisk zawleczonych, to co to oznacza? No to jest pewnego rodzaju testowanie naszego systemu, naszego społeczeństwa, które jest wyszczepione, Bogu dzięki, w odpowiednim stopniu. W tej chwili mamy około 95% wyszczepienia na odrę. To oznacza, że jesteśmy odporni. Gdybyśmy nie byli odporni, gdybyśmy nie byli wyszczepieni, mielibyśmy epidemię. A mamy odpowiednie zapasy szczepionek przeciwko odrze? Przeciwko odrze mamy odpowiednie zapasy, nie ma tutaj problemu. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że może zabraknąć szczepionek i rzeczywiście, gdy pojawiły się informacje o tych zachorowaniach, ludzie szli do apteki, chcieli kupić, nie było. No i według gazety i aptekarze, i hurtownicy, i producenci nie byli na to przygotowani. Była taka fala w pewnym momencie, natomiast w tej chwili mamy zabezpieczenie zgodnie z informacją, którą dzisiaj miałem od głównego inspektora sanitarnego. Mamy dobre zabezpieczenie w szczepionki, nie ma z tym problemu. Tendencja jest stosunkowo dobra, to znaczy był boom na zaszczepienie się przeciwko odrze w pewnym momencie po tych pierwotnych incydentach, a potem to się ustabilizowało na stałym, dosyć dobrym poziomie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski jest naszym gościem. Panie ministrze, dlaczego pozwala pan na to, żeby dzieci i nastolatkowie po próbach samobójczych leżeli w szpitalach na korytarzach i na materacach na podłodze? Czy problem psychiatrii dziecięcej jest problemem, który był nieruszany od 10 lat? I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że zaczęliśmy to tak naprawdę nie tak dawno temu. Zawsze można powiedzieć, że kiedyś ktoś czego nie zrobił, ale jesteśmy i tu i teraz. No i alarmujące dane napływają do pana resortu nie od dzisiaj. I pytam, co pan zrobił, żeby te dzieciaki po takich tragicznych wydarzeniach nie leżały na materacach w szpitalach? Zmieniamy system psychiatrii dziecięcej. Zmieniamy system w ten sposób, że dążymy do tego, aby pierwszy kontakt dziecka z psychiatrią w ogóle nie był właśnie w szpitalu, nie był w zamkniętym oddziale, tylko w poradni psychiatrii blisko szkoły, gdzie byłaby i psychiatria, i psycholog, świetnie, i pedagog. Panie profesorze, panie ministrze, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor Janusz Heitzman, który współpracuje z panem nad zmianą tego systemu, był w tym studiu i mówił tak: to są pomysły na lata, na przyszłość, a są potrzebne tu i teraz, już natychmiast pilne działania, żeby te dzieciaki nie leżały na materacach. Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli nie wdrożymy tych działań, które będą skutkowały naprawdę zmianą systemu, to zawsze pierwszy kontakt będzie ze szpitalem na oddziale. To jest zawsze trauma dla dziecka. Jednocześnie zwiększamy nakłady na psychiatrię, szczególnie na psychiatrię dziecięcą. 6% wzrosły nakłady na psychiatrię dziecięcą w ciągu ostatniego roku. To za rok o ile więcej będziemy mieli pieniędzy na psychiatrię dziecięcą? Mam nadzieję, że co najmniej
najmniej o 6%, jeżeli nie więcej, bo zwiększamy również wycenę świadczeń globalną, czyli w ogóle ryczałtów. Więc mam nadzieję, że na psychiatrię na pewno będzie więcej niż na całość ochrony zdrowia. Mam nadzieję. Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny już raz pisze do pana w tej właśnie sprawie i wylicza obłożenie oddziałów psychiatrii dzieci i młodzieży w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wynosi 180%. W Instytucie Psychiatrii i Neurologii 150%. A to oznacza, że cały czas w tych szpitalach rzeczywiście na oddziałach jest więcej dzieci niż łóżek. I te dzieci leżą, tak jak mówiłem, na materacach, na podłodze, na korytarzu. Znaczy na łóżkach, no bo na materacach to jest... Profesor Heitzman był w tym studiu i mówił mi, na materacach. Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich był w tym szpitalu i widział. I w raporcie RPO to znaczy, właśnie że o tym czyta. Kierownik danego oddziału, czy kierownik danego szpitala nie do końca radzi sobie z dystrybucją łóżkami. Ja pracowałem... Czyli to jest wina dyrektorów szpitali, że nie mają gdzie tych dzieci położyć? Częściowo tak. No, ja akurat w swojej klinice miałem obłożenie stu kilkudziesięcioprocentowe permanentnie i łóżka zawsze się znajdowały i nie były to materace na podłodze nigdy. U profesora Heitzmana była nawet taka sytuacja, że kiedy reprezentant Rzecznika Praw Obywatelskich wizytował jego klinikę, jedno z łóżek zarwało, załamało się pod pacjentem. Tylko, takie że tam są profesora Heitzmana oddział to jest psychiatria sądowa, nie dziecięca, przypominam. Ale on jest też szefem całego instytutu, panie profesorze. Oczywiście, natomiast jeżeli mamy 150% obłożenie danego oddziału, to zmniejszamy ilość łóżek na innych oddziałach, przenosimy te łóżka na te, gdzie są potrzebne. Ja przypominam, że w Polsce generalnie mamy obłożenie 70-kilkuprocentowe. W związku z tym tutaj na pewno musimy racjonalnie też kierować danymi szpitalami. Panie ministrze, kiedy doczekamy się tego, że na wizytę u specjalisty, lekarza specjalisty w Polsce będziemy czekać nie dłużej niż 21 dni, no 30 dni, niech będzie. Jeżeli wykształcimy odpowiednią liczbę lekarzy. Dzisiaj to jest niemożliwe? Cykl kształcenia lekarzy to jest 13 lat. To jest 6 lat studiów, rok stażu i 6 lat specjalizacji. Czyli jeśli będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, będzie pan ministrem albo któryś z pana kolegów, to dopiero za 13 lat w Polsce będę czekał na wizytę u specjalisty krócej niż 21 dni? Nie, oczywiście, że nie. To jest jeden z elementów, ale pamiętajmy, że są takie elementy, jak niektóre specjalizacje, gdzie niezależnie, czy to jest sektor publiczny, czy prywatny, oczekuje się wiele miesięcy na specjalistę. Dlatego, że w pewnym momencie nikt nie zwrócił uwagi na kadry medyczne. Jeżeli my w tej chwili zwiększyliśmy ilość miejsc na kształcenie lekarzy o 2000, to jeżeli popatrzymy na koszt tego dla całych studiów, to jest około miliarda złotych. No tak, opozycja dzisiaj mi obiecuje, że te maksymalnie 21-30 dni będę czekał na wizytę u specjalisty. To co pan może mi obiecać? Kiedy to będzie możliwe, jeśli będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość? Na pewno nie będzie to możliwe, co jest obiecywane. Proszę zobaczyć na reakcję. Nie, ja pytam o pana obietnicę, pana, to co pan może mi zaoferować. To, co my robimy w tej chwili, to jest tam, gdzie same wzrosty nakładów są w stanie naprawdę pomóc w dostępie świadczeń, to robimy, to są czy tomografia, panie, czy rezonans. Panie, konkretnie, kiedy to będzie możliwe? Proszę mi powiedzieć. Ja dzisiaj nie potrafię powiedzieć, kiedy będzie możliwe 30 dni, a kiedy będzie możliwe 60 dni, dlatego że to zależy od tego, ilu lekarzy specjalistów będzie przyjmowało w danej dziedzinie. Minister zdrowia jest naszym gościem. Zostajemy na rmf24.pl i w interii.pl. Serdecznie zapraszam, a słuchaczom dziękuję. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wciąż z nami. Panie ministrze, jak to jest możliwe, że pacjent otrzymuje dzisiaj pilne skierowanie, czy skierowanie na pilną konsultację, dajmy na to kardiologiczną, bliską pańskiemu sercu, i dowiaduje się, że ta pilna wizyta będzie możliwa w 2020 roku, w przyszłym roku? To znaczy, że ktoś, kto zapisuje tego pacjenta, jeżeli to jest naprawdę pilny pacjent, no robi to bez rozsądku, dlatego że w poradni, którą kierowałem, jeżeli mieliśmy naprawdę pilnych pacjentów, a oprócz skierowania prosiliśmy o dokumentację medyczną, okazywało się, że naprawdę jest pilny pacjent, był przyjmowany w przeciągu miesiąca. No tak, tylko że kilku kardiologia tygodni, kilku w Polsce to nie tylko Anin i dobrze obaj o tym wiemy. Ale to nie i takie chodzi... przypadki się zdarzają. Nie owszem, wymyślam tego, nie wyciągam z kapelusza. Oczywiście, tylko że zawsze warto spojrzeć, co oznacza pilny, dlatego że często teraz mamy
sytuację taką jak skierowania do mnie kołatania serca pilne. To znaczy, że jest to pilne, ale tak naprawdę sam kierujący nie bardzo wie, o co chodzi i napisał pilne, żeby to było po prostu szybko. Ale jeśli to jest, nie wiem, znacząca niewydolność to jest serca? To powinno być i jest przyjmowane szybko. I tutaj pamiętajmy, że... Ale jeśli nie jest, bo mówimy o takim przypadku. To znaczy, że jest też nie do końca racjonalnie zarządzana poradnia, a swoją drogą, oczywiście my zwiększamy wycenę w poradniach, w AOS-ach i to zrobiliśmy ostatnio. Pamiętajmy, że z tych kilkudziesięciu złotych, które była niedawno, w tej chwili część tych priorytetowych, najdłuższych kolejek to już jest wycena 100 zł za wizytę. A czy Narodowy Fundusz Zdrowia może zacząć opłacać pacjentom wizyty u prywatnych lekarzy, jeśli ten czas oczekiwania na wizytę w publicznej służbie zdrowia jest bardzo, bardzo długi? No, jest to dosyć ryzykowne działanie, bo wyobrażam sobie, że wtedy ten czas byłby bardzo, bardzo długi. A w ministerstwie ten pomysł jest w ogóle rozważany, konsultowany, obliczany? Co do specjalistów, ten pomysł nie jest w tej chwili żadnym pomysłem rządowym, dlatego że mógłby on spowodować no, pewien rodzaj patologii, czyli że w systemie publicznym byśmy mieli coraz dłuższe kolejki, a wszystko byłoby przekierowywane do systemu prywatnego. No to nie jest intencją chyba nikogo, dlatego że chcemy, żeby w tym sektorze publicznym czas oczekiwania był akceptowalny i to musimy zrobić poprzez zwiększenie nakładów na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, jakby pewne działania, które w zakresie samych AOS-ów ściągną lekarzy z systemu prywatnego do systemu publicznego, to raz, a dwa, pozwolą na jakby docenienie tego obszaru w szpitalnictwie. To wyjaśnijmy na marginesie skrót AOS, bo ambulatoryjna opieka muszą tego specjalistyczna, rozumieć. Czyli wizyta u specjalisty po prostu. Kiedy na SOR-ze będę czekał na przyjęcie nie dłużej niż 60 minut? Jeżeli będzie pan czekał 60 minut z urwaną nogą, to jest to dramatyczny błąd. Mówienie o czasie oczekiwania na SOR-ze 60 minut bez podania, czy to jest na czerwonej linii, na pomarańczowej, na zielonej czy niebieskiej, no jest trochę mówieniem o pewnej rzeczy nieskonkretyzowanej. Tak, panie ministrze, tylko obaj wiemy, bo obserwujemy to, co dzieje się w mediach chociażby i dotyczy zdrowia. Opozycja obiecuje, że będę czekał nie dłużej niż godzinę na SOR-ze. Tymczasem ja wciąż słyszę o pacjentach, którzy czekają nie tylko kilka godzin, ale kilkanaście godzin potrafią siedzieć na szpitalnym oddziale ratunkowym i czekać na przyjęcie, na zbadanie przez lekarzy. Tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, szpitalny oddział ratunkowy to jest oddział szpitalny. I najczęściej czekają pacjenci, którzy już zostali w jakikolwiek sposób przypisani do pewnej kategorii, czyli mieli kontakt z personelem szpitalnym. Często czekają na wyniki badań, na efekty tych badań. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że w Wielkiej Brytanii czas dojścia na linii zielonej, niebieskiej z kilkunastu godzin do kilku godzin zajęło około 10 lat. Czyli będę musiał czekać 10 lat, żeby to się w Polsce stało? Nie, dlatego że są szpitalne oddziały ratunkowe w Polsce już teraz, które mają dobrą organizację. Proszę zobaczyć Szpital Kliniczny Biziela w Bydgoszczy, gdzie czas oczekiwania na niebieskiej linii, czyli tej takiej najłagodniejszej, to jest kilka godzin. Gdański Szpital Kliniczny, gigantyczny SOR, gdzie przyjeżdżają i udary, i urazówka, to jest kilka godzin w niebieskiej linii. Czerwona, pomarańczowa wchodzi od razu. A dlaczego na SOR-ach brakuje lekarzy? Dlatego, że jest to bardzo trudna i bardzo obciążająca psychicznie praca. Wyjątkowy stres. Pierwsze uderzenie i pretensje jakby kierowane są do tych szpitali. Ilu lekarzy nam brakuje dzisiaj na SOR-ach, gdyby tak policzyć rzeczywiście? Ja myślę, że brakuje po pierwsze też nie tylko lekarzy, ale brakuje triażystów, retriażystów, czyli to są świetnie wyszkoleni ratownicy systemu, czy pielęgniarki, czy może też lekarze młodzi, którzy potrafią zaopiekować się pacjentem, powiedzieć, proszę pana, pan jest stosunkowo łagodnie chory, ma pan kaszę. Będzie pan czekał kilkanaście godzin, proszę sobie załatwić kanapki. Nie, albo pan przejdzie obok i tam lekarz pana zbada w nocnej świątecznej pomocy lekarskiej, albo no może pan czekać na szpitalnym oddziale ratunkowym, ale szpitalny oddział ratunkowy, jak sama nazwa wskazuje, powinien być dedykowany naprawdę dla tych pacjentów ciężkich i bardzo ciężkich.
Najnowszy raport Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia pokazuje, że znów jesteśmy w ogonie, jeśli chodzi o europejskie kraje. 32 miejsce wśród 35 krajów. Za nami tylko Węgry, Rumunia i Albania. No i to jest takie badanie, które pokazuje, jaki jest poziom opieki medycznej w poszczególnych krajach. Tak i nie. On pokazuje też braki w raportowaniu polskim, bo na przykład SOR-y, które tam są dosyć istotnym elementem, w Polsce do tej pory nie mieliśmy raportowania czasów oczekiwania na SOR-ach. To zmieniamy ustawowo, to zmieniamy i od października. Jak zaczniemy raportować, to nagle nam się to poprawi, myśli pan? Jak zobaczą, że tych kilkanaście godzin pacjenci czekają, to będzie lepiej? Jeżeli zaczniemy raportować, to będziemy wiedzieli tak naprawdę, ile czekają i na pewno samoraportowanie jest poprawą systemu, tak. I oczywiście nie będzie wszędzie kilkanaście godzin, bo to, co powiedziałem, są duże szpitale naprawdę, gdzie czeka się krócej. Są też szpitale takie, gdzie czeka się bardzo długo i to jest tragedia. Z tego raportu wynika, że system skierowań do specjalistów no, wcale nie zwiększył efektywności i nie zmniejszył kolejek przed gabinetami. Nie zmniejszył, dlatego że, tak jak powiedziałem, w pewnych obszarach, w pewnych grupach tych specjalistów po prostu jest zbyt mało i chcemy, żeby było ich więcej. Ale pan obiecywał, że będą krótsze kolejki. Działamy dwutorowo. Daliśmy więcej pieniędzy na to, na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną dla specjalistów oraz no, zwiększamy liczbę lekarzy, którzy mogą do tego systemu wejść. Ale daje pan więcej pieniędzy, zwiększa pan liczbę lekarzy, a te kolejki, no jak były, tak są. Są. Jednocześnie ja przypomnę, że zwiększamy liczbę świadczeń, czyli to jest tak, że więcej pacjentów korzysta z opieki, w związku z tym, pomimo zwiększających się ilości i lekarzy, i pieniędzy, te kolejki się utrzymują długie. Natomiast ilość pacjentów, która otrzymuje tę pomoc, ewidentnie się zwiększa. Bo my mówimy tylko o kolejkach, czyli czasie oczekiwania na pierwszą wizytę. Z perspektywy pacjenta to jest dość kluczowa informacja, jak długo będzie czekał na wizytę u lekarza. Ale to, czy możemy leczyć większą grupę pacjentów, też jest istotne. Panie ministrze, jak działa projekt Mama Plus? Mama Plus projekt zależy, w którym szpitalu, ale jak ostatnio byłem w Instytucie w Łodzi, no to miałem okazję widzieć całkiem nieźle działający program. No, ponad rok temu, to było w kwietniu 2018 roku, pani premier Szydło zapowiadała w ramach tego programu darmowe leki dla kobiet w ciąży. Słyszeliśmy wtedy, że projekt będzie wprowadzony do końca zeszłego roku. Mamy maj. Tak, ten projekt jest... Jak jest z tymi lekami darmowymi dla kobiet w ciąży? Projekt jest przygotowany, jest już po Komitecie Społecznym Rady Ministrów. W związku z tym czekamy na jego dalsze procedowanie i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie dalej procedowany. Panie ministrze, w kwietniu pani premier Szydło ogłasza, że będą darmowe leki dla kobiet w ciąży. W grudniu Komitet Społeczny Rady Ministrów, jeszcze nie stały, przyjmuje założenia do tej ustawy. Mamy teraz maj. Pan mówi, że wkrótce. No myślę, że w tym miesiącu. W tym miesiącu zacznie działać, tylko wejdzie już do procesu tego legislacyjnego już tak naprawdę i Komitet Stały, Rada Ministrów, Parlament. To kiedy może to rzeczywiście zacząć działać w Polsce? Kiedy kobiety w ciąży będą mogły liczyć na darmowe leki? Myślę, że od jesieni powinno to już funkcjonować. Wiemy, ile trwa proces legislacyjny, ile trwa przejście ustawy przez Parlament. Panie ministrze, czasem parę godzin, to po pierwsze, a po drugie, w międzyczasie rząd zdążył zgłosić zupełnie inne projekty z piątki PiSu czy piątki Kaczyńskiego, które są procedowane teraz bardzo, bardzo szybko. Wrzucane do Sejmu, wychodzą, podpis prezydenta, zaczyna działać. A mówimy o czymś, co było obiecane ponad rok temu. Ja myślę, że w zdrowiu tego typu pośpiech nie jest dobrym doradcą, jeżeli przygotowujemy ustawy, szczególnie ustawy dotykające leków i funkcjonowania refundacji leków i jakie leki mogą otrzymać kobiety w ciąży, które to grupy mogą być, to procedowanie bardzo szybkie nie jest dobrym zwyczajem, bo można po prostu czegoś nie dopatrzyć. I tu już wiadomo, jaka jest ta lista leków, na które będą mogły liczyć kobiety w ciąży? Jest ona właściwie gotowa. I jakie to będą leki? No w tej chwili, zanim nie wyjdzie to do konsultacji społecznych, to nie będę przytaczał całej listy. Zresztą nie mam w pamięci wszystkich leków. Nie, pytam oczywiście o listę potem, całą leków, tylko chodzi mi o rodzaj tych leków, na które kobiety mogą liczyć. Bardzo różne. Zresztą pamiętajmy, że kobiety w ciąży mają dosyć ograniczoną pulę leków, które są dopuszczone do używania
u kobiet w ciąży. W związku z tym poruszamy się w tych zakresach. Na pewno leki, które dotykają nadciśnienia tętniczego, na pewno leki, które dotykają choroby zakrzepowej żylnej, na pewno leki, które dotykają problemów położniczych, czy no, leki, które są również powszechnie potrzebne, prawda? Kiedyś to było analizowane i oczywiście ogromne emocje zbudziło, że ktoś powiedział, że to jest NOSPA, no ale jest to jeden z takich leków, ale oczywiście też są inne leki bardzo drogie, no tak jak mówię, na chorobę zakrzepowo, żylną chorobę zakrzepowo-zatorową, czy na problemy z położniczym. To jeszcze krótko o pieniądzach, panie ministrze, porozmawiajmy. Ile zarabia fizjoterapeuta, który zaczyna pracę po studiach, zaraz po studiach? Zarabia bardzo mało i powinien zarabiać więcej. I to dlaczego nie zarabia więcej? Bo fizjoterapeuci protestują, mówią, że dostają tuż po studiach 1600-1800 zł, a po 10 latach 2400. I czują się pokorzeni. Mówimy o netto, rozumiem, czyli na rękę. Nawet jeśli te 2400 po 10 latach pracy, przyzna pan? To jest oczywiście mało i dlatego przekazaliśmy te 680 milionów złotych do szpitali z wyraźnym zaznaczeniem w interpretacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że jest to na uregulowanie grup, które do tej pory nie były uregulowane. Pamiętajmy, że fizjoterapeuci są jedną z grup wśród 27 tysięcy tych techników, którzy pracują w systemie. Fizjoterapeuci to jest około 4700 osób. W związku z tym my rozmawiamy o znacznie szerszej grupie niż tylko fizjoterapeuci. Tak, i też nie tylko oni protestują, czy szykują się do protestu. I to jest ciekawa sprawa, bo pan mówi tak. Ruchy płacowe to zadanie dyrektorów, rozumiem, szpitali czy placówek medycznych. Tak, są pracodawcami. Nastąpił wzrost ryczałtów w placówkach i dyrektorzy mogą się zastanowić, na ile mogą poprawić sytuację finansową tych zawodów, które nie zostały uregulowane odrębnie. No to teraz nie rozumiem. Dlaczego rząd może dogadać się z pielęgniarkami na konkretne podwyżki i przekazać na to konkretne pieniądze? Dlaczego rząd może dogadać się z lekarzami na konkretne podwyżki i przekazać na to konkretne pieniądze? Już wyjaśniam. A tutaj mówi pan, daliśmy pieniądze dyrektorom, niech oni zobaczą, czy będą w stanie dać podwyżki. Już wyjaśniam. Te zawody, o których pan wspomniał, czyli pielęgniarki, czy lekarze, czy ratownicy również, są zawodami uregulowanymi, które każdy ma prawo wykonywania zawodu. Można z PESEL-em połączyć prawo wykonywania zawodu, w związku z tym może pieniądz pójść bezpośrednio do konkretnej osoby zatrudnionej. Ta cała grupa 27 tysięcy osób jest w większości zawodami nieuregulowanymi. W związku z tym nie ma możliwości połączenia etatu z danym prawem wykonywania zawodu. W związku z tym, dopóki tego nie będziemy mieli, to możemy to regulować jako urząd centralny, czyli ministerstwo i pośrednio, a tak naprawdę Narodowy Fundusz Zdrowia. Ale oni się czują porzuceni, oszukani. Mówią, że obiecywał pan te podwyżki od 1 marca, że będą, a oni twierdzą, że pieniędzy nie dostali. Nie doczekali się tych pieniędzy od dyrektorów. Panie redaktorze, proszę prześledzić protokoły z posiedzeń Komitetu Trójstronnego, gdzie ja nie obiecywałem znaczonych pieniędzy, wręcz podkreślałem to, że w związku z taką sytuacją prawną nie można dla całej tej grupy dać znaczonych pieniędzy. To, co obiecywałem, to zrealizowałem, czyli przekazanie pieniędzy na zwiększenie ryczałtów z wskazaniem, że to powinno pójść na podwyżki dla fizjoterapeutów, diagnostów, techników, elektroradiologów. Rozumiem, że jest tak, że pan pieniądze daje, wskazuje, a dyrektorzy zabierają je na inne cele. Nie, a dyrektorzy teraz je dostali tak naprawdę w tej chwili w maju, w związku z tym z wyrównaniem od stycznia, więc nawet nie od marca, tylko od stycznia przekazaliśmy pieniądze, więc mają teraz możliwość negocjacji z pracownikami szpitali. A to nie jest zresztą ostatnia regulacja w zakresie wzrostu wycen, bo mam nadzieję, że w lipcu będziemy rozmawiali o kolejnych wzroście wycen, świadczeń, więc tych pieniędzy będzie przybywało w systemie. Nowa minister zdrowia Norwegii stała się gwiazdą internetu po takich oto słowach. Ludziom powinno się pozwolić palić, pić i jeść tyle czerwonego mięsa, ile chcą. Ona mówi, że nie będzie się bawić w policję moralną i nie będzie stygmatyzować tych, którzy palą, piją, sama pali. Ona może jedynie informować, bo przecież ludzie sami wiedzą, co jest zdrowe, a co nie. Podoba się panu? Nie bardzo. Dlaczego? Dlatego, że jest pewien solidaryzm społeczny i jeżeli mamy składki na zdrowie i wszyscy je płacimy, to jeżeli ktoś świadomie niszczy swoje zdrowie, to de facto mówi, że słuchajcie, wypłaćcie, bądźcie zdrowi, a mnie to nie obchodzi. Po pierwsze. Po drugie, wiemy, że edukacja czyni ogromne postępy i wpływa w niesamowity sposób na zdrowie i na dobrostan.
Na początku człowiek pije i pali i zachowuje się nierozsądnie, a potem dopiero po latach są konsekwencje i mówi, dlaczego ja byłem taki głupi, dlaczego to robiłem. W związku z tym warto zawczasu informować. Był taki eksperyment w Hiszpanii, niesamowity. Wprowadzono naukę o zdrowiu w podstawowej szkole. 2 lat. I potem okazuje się, że te 2 roczniki, to teraz te wyniki badań się pokazały, te 2 roczniki mają znacznie lepsze wyniki zdrowotne niż pozostałe. A nie pali? Nie. Paliłem kiedyś. Okej. Okay. Na koniec. Doradzał pan prezesowi Kaczyńskiemu, żeby nie odwlekał operacji kolana? Nie komentuję zdrowia pana prezesa, bo nie jestem lekarzem prowadzącym. No, pytam, bo gazety donosiły, Super Express konkretnie, że ta operacja ma się odbyć dopiero pod koniec 2019 albo nawet w 2020 roku, czyli już po wyborach parlamentarnych. Nie chciałbym wchodzić w dyskusję na temat zdrowia pacjentów. Ale z perspektywy w ogóle pacjenta, jakiegokolwiek, odkładanie operacji to jest niebezpieczna sytuacja? Nie, to oczywiście zależy od stanu klinicznego. No, ja mogę powiedzieć o swojej dziedzinie, czyli kardiologii, gdzie często radzę pacjentom, żeby ablacji nie wykonywać jeszcze, bo no jest to interwencja, która zawsze ma jakieś powikłania i warto czasami, jeżeli nie są to dolegliwości zaburzeń rytmu czy migotania przedsionków tak nasilone, to może warto zmienić dietę, schudnąć, przestać palić, przestać stresować się aż tak bardzo, trochę zmienić tryb życia. Okazuje się, że nagle część pacjentów przychodzi i mówi, że oni już nie chcą zabiegu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.